Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej innej lekcji biologii i geografii. Nazywam się Joanna Gadomska i jestem biolożką w trzecim liceum ogólnokształcącym w Koninie. Na dzisiejszą lekcję biologii i geografii zaprosiłam doktora nauk biologicznych, panią dr Monikę Szewczyk, która jest głównym specjalistą w UNEP-GRID Warszawa w zakresie właśnie ochrony bioróżnorodności. Jest członkinią Centrum Ochrony Mokradeł. Jest członkiem jury Ekomiasto, ale przede wszystkim jest zaangażowaną edukatorką w ochronę różnorodności biologicznej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że razem będziemy na tej lekcji. Dzisiejsza nasza lekcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska Chroń bioróżnorodność. Cieszymy się niezmiernie, że są tutaj dzisiaj Państwo razem z nami, że razem z nami i uczniowie, i nauczyciele mogą uczestniczyć w dzisiejszej lekcji. No to co? Zaczynamy. O czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiejszy nasz temat to chroń bioróżnorodność. Za chwileczkę będziemy poszerzać ten temat, ale zanim poznamy, co znaczy słowo bioróżnorodność, co to takiego jest ta różnorodność biologiczna, to widzimy, że bardzo często w różnych słowach pojawia się przedrostek bio. Biologia, biotop, biogeografia, biochemia. Przedrostek bios oznacza życie. Logos to nauka. Biologia to nauka o życiu. I o tym dzisiaj też będziemy mówić. Ale zanim poznamy tajniki bioróżnorodności, różnorodności biologicznej i ochrony tej różnorodności biologicznej, zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w interaktywnej naszej ankiecie. Przed Państwem dostępny jest teraz kod QR. Każdy uczeń, każdy nauczyciel może zeskanować ten kod, aby dołączyć do naszej interaktywnej ankiety. Prosimy o wyciągnięcie telefonów, o zeskanowanie kodu. Tam pojawi się 6 pytań. Pytania są zamknięte, więc myślę, że każdy ma szansę udzielić poprawną odpowiedź, taką jaką on będzie uważać, że w danym momencie jest dla niego najlepsza i to, co w danym momencie wie. No to co? Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Gdzie spotkałeś się z terminem różnorodność biologiczna? Pojawia się 6 odpowiedzi. Internet, telewizja, szkoła, książka, a może są to inne źródła, a być może jest to zupełnie nowy dla Ciebie termin. Widzimy właśnie, że pierwsze odpowiedzi już do nas spływają. Jeżeli ktoś do nas w tym momencie dołączył, jeszcze cały czas może dołączyć do naszej interaktywnej ankiety. Jeszcze cały czas dostępny jest kod QR. Pytanie drugie. Zaznacz, co oznacza pojęcie różnorodność biologiczna? Czy różnorodność biologiczna według Ciebie to zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących na Ziemi? A może różnice genetyczne między osobnikami tego samego gatunku? A może różnorodność gatunków żyjących na danym terenie lub różnorodność ekosystemów? A może wszystkie odpowiedzi są poprawne? Pomyśl chwilkę i zapraszamy do udzielenia poprawnej odpowiedzi. Pytanie trzecie. Wybierz i zaznacz ekosystem, który charakteryzuje się największą różnorodnością biologiczną. Czy największą różnorodnością biologiczną charakteryzuje się las deszczowy, a może preria, a może tundra, a może jednak pustynia? Pomyśl chwilkę i udziel odpowiedzi. Cieszymy się bardzo, że tak dużo osób dołącza do naszej ankiety. Zapraszamy kolejne osoby. Cały czas jeszcze można dołączyć do naszej interaktywnej ankiety. Kod QR jest dostępny. Jeżeli ktoś w tym momencie jeszcze dołączył do naszej dzisiejszej lekcji, to zachęcamy do tego, żeby jeszcze dołączyć do ankiety. Pytanie czwarte.
wybierz i zaznacz ekosystem o najniższej różnorodności biologicznej. Pomyśl chwilkę, czy będzie to las deszczowy, a może preria, a może tundra, a może właśnie pustynia. Pomyśl i wybierz jedną odpowiedź. Pytanie piąte. Wybierz, co według Ciebie, to jest bardzo ważne, co według Ciebie jest główną przyczyną zmniejszania się różnorodności biologicznej. Czy według Ciebie największą czy główną przyczyną zmniejszania się różnorodności biologicznej jest niszczenie siedlisk, a może zmiany klimatu, eksploatacja zasobów przyrodniczych, a może zanieczyszczenia środowiska, a może właśnie wprowadzenie gatunków inwazyjnych do środowiska. Wybierz jedną odpowiedź i dołącz do naszej interaktywnej ankiety. Coraz więcej już mamy osób, które dołączyły do naszej ankiety. Cieszymy się bardzo, że są Państwo tutaj razem z nami. Pytanie szóste. Wybierz gatunki, które są gatunkami wymarłymi. Czy gatunkami wymarłymi są wilk sycylijski, tarpan i wodniczka, a może ara modra, żółw błotny lub kozica tatrzańska, a może gatunkami wymarłymi są żbik, ryś pirenejski i kraska, a może gatunkami wymarłymi są tur leśny, gołąb wędrowny i ptak dodo. Odpowiedzi cały czas spływają do naszej interaktywnej ankiety. Dziękujemy bardzo i wszystkim uczniom i nauczycielom, że jesteście tutaj razem z nami, że bierzecie udział w naszej interaktywnej ankiecie. Jakie mamy wyniki naszej ankiety? Odpowiedzi jest bardzo dużo. Na chwilę obecną już mamy 400 odpowiedzi, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że są Państwo razem z nami i dzielą się swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. Jak wyglądają wyniki naszej ankiety? Widzimy, że 415 osób dołączyło do naszej ankiety. No i teraz 49% osób, które uczestniczyły w ankiecie, spotkały się z tym pojęciem w internecie. 72% to szkoła. Telewizja 21%, książka 29%, inne źródła to 12%. Natomiast okazuje się, że prawie dla 10 osób ten termin jest zupełnie nowy, że nie znają tego pojęcia. To my mamy tutaj rozwiązanie na to, co takiego ten termin będzie oznaczać. I za chwileczkę poszerzymy tą wiedzę. Pytanie drugie. Co oznacza pojęcie różnorodność biologiczna? Zobaczmy, jakie są wyniki naszej ankiety. Co według naszych ankietowanych znaczy różnorodność biologiczna? Zróżnicowanie wszystkich organizmów. Prawie 20% osób uważa, że to jest właśnie różnorodność biologiczna, to zróżnicowanie wszystkich organizmów. 11% różnice genetyczne między osobnikami tego samego gatunku. 16% różnorodność gatunków żyjących na danym terenie. 10% różnorodność ekosystemów. 68% uważa, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No i proszę Państwa, tak. Wszystkie odpowiedzi, które tutaj się pojawiły, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Ale o tym będzie już mówiła pani doktor Monika Szewczyk. Tak, tak jak powiedziała pani Joanna, wszystkie odpowiedzi są poprawne, jest poprawna. Termin bioróżnorodność, albo inaczej różnorodność biologiczna, określa nam zróżnicowanie organizmów na naszej planecie. Można powiedzieć, że wszystkie gatunki, które dzielą z nami tą przestrzeń na Ziemi,
określamy mianem różnorodności biologicznej. I my mówimy tutaj zarówno o gatunkach, które żyją na lądach, jak również o tych, które żyją w morzach i oceanach. A wszyscy ci, którzy zaznaczyli inne odpowiedzi, również częściowo mają rację, ponieważ kiedy mówimy o różnorodności biologicznej, to staramy się mówić o niej na trzech poziomach. Na poziomie gatunkowym, czyli o różnicach genetycznych między osobnikami, jak również pomiędzy gatunkami, czyli o różnorodności gatunkowej, jak również o różnorodności ekosystemowej. I taka definicja, jaką widzą Państwo w tym momencie na naszej prezentacji, jest stosowana od roku 1992, kiedy to została ustalona na Konwencji o różnorodności biologicznej w Rio de Janeiro. To może przybliżmy sobie, czym różnią się te różne poziomy różnorodności biologicznej. Słowo różnorodność będzie nam się tutaj przewijało dzisiaj bardzo często. Różnorodność genetyczna, czyli tak naprawdę zróżnicowanie genomu danego gatunku, zróżnicowanie genomu pomiędzy populacjami danego gatunku. Spróbujmy to sobie może trochę przybliżyć na przykładzie żbika. Żbik jako gatunek zagrożony, w Polsce chroniony. Obecnie okazuje się, że bardzo często krzyżuje się z kotem domowym. Naukowcy, którzy zajmują się tym gatunkiem, obawiają się, że istnieje bardzo duże ryzyko, że nie mamy już populacji, która miałaby czysty genom żbika, a praktycznie prawie wszystkie zwierzęta, które spotykamy w naturze, są już krzyżówkami, są mieszańcami między żbikiem a kotem. Innym przykładem może być języczka syberyjska, również gatunek chroniony, roślina w tym przypadku. A w Karpatach na przykład mamy tylko jedno stanowisko języczki na Białym Potoku i okazuje się, że jest to tak bardzo odosobniony, izolowana populacja, że nie ma szansy, żeby zachodziła wymiana genów między innymi populacjami. Najbliższe znajdują się na Słowacji i niestety jest to taka odległość, że żaden owad zapylający nie jest w stanie przebyć takiej odległości. Mamy więc zatem sytuację, że mamy odosobnioną populację, która w tym momencie również jej genom będzie bardzo ograniczony. Drugi poziom różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa, odnosi się do liczby gatunków, ale również do ich rozmieszczenia w określonym ekosystemie. I tu znowu możemy sobie wziąć przykład, jakim jest występowanie grzybów w Puszczy Białowieskiej. Otóż na terenie całego kraju szacuje się, przynajmniej na razie, rozpoznano blisko 3600 gatunków grzybów. To jest to, co znajduje się w Polsce. Natomiast kiedy spojrzymy na Puszczę Białowieskiej, to w niej, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują miejsce do życia praktycznie połowa z tych gatunków, bo aż 1800. Możemy zatem powiedzieć, że różnorodność gatunkowa grzybów w Puszczy Białowieskiej jest bardzo duża, a w skali europejskiej Puszcza Białowieska jest określana ostoją grzybów wielkoowocnikowych. I trzeci poziom różnorodności biologicznej, różnorodność ekosystemowa, kiedy mówimy o zróżnicowaniu naturalnych siedlisk oraz ekosystemów na danym terenie. Znowu spójrzmy z tego poziomu naszego, krajowego. Jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie klimaksem są lasy zrzucające liście na zimę. I kiedy spojrzymy na zróżnicowanie zbiorowisk leśnych na tym ograniczonym terenie naszego kraju, zobaczymy, że to zróżnicowanie jest od bardzo suchych, ubogich siedliskowo, borów sosnowych, tak zwanych borów chrobotkowych, przez różnego rodzaju świeże, wilgotne bory sosnowe czy świerkowe, a nawet jodłowe, przez typy lasu jak grąd, buczyna, aż do bardzo zajmujących bardzo mokre siedliska łęgi, czy to będą łęgi jesionowe, topolowo-wierzbowe, aż do torfowych, do bagiennych lasów olsowych z dominacją olszy czarnej. Dziękujemy pięknie pani doktor. Myślę, że dzisiaj już każdy będzie wiedział, co to znaczy hasło różnorodność biologiczna i bioróżnorodność. Dziękuję za wyczerpanie tutaj tego tematu.
No i słuchajcie, przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie trzecie, które pojawiło się w naszej interaktywnej ankiecie. Wybierz i zaznacz ekosystem, który charakteryzuje się największą różnorodnością biologiczną. Cztery odpowiedzi były do wyboru. Las deszczowy, preria, tundra czy pustynia. No i teraz zobaczmy, jak wyglądają wyniki naszej ankiety. 422 odpowiedzi pojawiły się w naszej interaktywnej ankiecie. I co widzimy? Najwięcej odpowiedzi zostało wybranych, 82%, że jest to las deszczowy. Preria, widzimy, troszkę mniej. Tundra, prawie 10%. Pustynia, mamy pole zielone. Też pojawiły nam się takie odpowiedzi. Ale widzimy, że najwięcej tutaj odpowiedzi wśród wszystkich ankietowanych pojawiło się przy lasie deszczowym. Czyli las deszczowy jest tą poprawną odpowiedzią i tak właśnie nasze osoby, nasi ankietowani zaznaczyli i wybrali właśnie tą poprawną odpowiedź. Pytanie czwarte, które pojawiło się w naszej interaktywnej ankiecie, to wybierz i zaznacz ekosystem o najniższej różnorodności biologicznej. I również pojawiły się cztery odpowiedzi do wyboru. Las deszczowy, preria, tundra czy może pustynia. No i teraz zobaczmy, jakie pojawiły się odpowiedzi. Widzimy tutaj, że las deszczowy został zaznaczony przez 5% naszych ankietowanych, preria 14%, tundra 13%. Najwięcej odpowiedzi pojawiło się przy pustyni, bo mamy tutaj ponad 80%. Czy jest to poprawna odpowiedź? Tak, jest to poprawna odpowiedź. To właśnie pustynia charakteryzuje się najniższą różnorodnością biologiczną. Ale poproszę tutaj panią doktor o poszerzenie tego tematu. Bardzo dobre odpowiedzi. Oczywiście jeśli chodzi o lasy tropikalne, są to biomy, które uważane są za te z największą różnorodnością biologiczną, ale spróbujmy sobie może określić pewne zasady, o których już wiemy, jak różnicuje się rozmieszczenie gatunków na Ziemi. Pierwszą zasadą jest to, że różnorodność biologiczna jest większa na lądach niż w morzach i oceanach. Druga, że największa jest w rejonach tropikalnych, czyli możemy powiedzieć, że w tej strefie międzyzwrotnikowej i maleje w kierunku biegunów północnego i południowego. I trzecia zasada, że bogactwo gatunków maleje wraz z wysokością nad poziom morza. Czyli jeżeli sobie to zobrazujemy w ten sposób, możemy powiedzieć, że największa bioróżnorodność jest w lasach tropikalnych, na rafach koralowych, czyli w tych miejscach, gdzie mamy dosyć płytką wodę, dobrze natlenioną, dobrze naświetloną, ale również na terenach górskich. A czy to nie stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałam przed chwilą, że liczba gatunków maleje wraz ze wzrostem? Nie, ponieważ tereny górskie charakteryzują się tym, że na stosunkowo niedużej powierzchni możemy mieć różne piętra wysokościowe, przez co możemy to porównać do wędrówki przez różne strefy klimatyczne. Najmniejsza bioróżnorodność to tereny podbiegunowe, tundra czy pustynia. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, żebyśmy nie różnicowali, nie wartościowali ekosystemów między sobą. To, że gdzieś różnorodność biologiczna jest mniejsza, nie oznacza, że jest to mniej wartościowy ekosystem. Każdy z tych ekosystemów, które tu wymieniliśmy, charakteryzuje się specyficznymi, charakterystycznymi warunkami, do których gatunki, które je zasiedlają, musiały się przystosować. Także gatunki pustynne są również bardzo cenne, a nie spotkamy ich w innych ekosystemach. Ale możemy pomyśleć albo zadać sobie pytanie, jak w tej sytuacji wygląda różnorodność biologiczna w Polsce, jak plasujemy się w skali całego globu. Ogólnie mówi się, że Polska jest krajem o stosunkowo dużej różnorodności biologicznej. Z czego to wynika?
Z jednej strony z położenia geograficznego kraju, już mówiliśmy, że jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, klimaksem jest zbiorowisko leśne, ekosystemy leśne, zrzucające liście na zimę. A jesteśmy również na granicy dwóch klimatów, jesteśmy w klimacie przejściowym. Z jednej strony mamy duży wpływ klimatu kontynentalnego, z drugiej strony klimatu atlantyckiego. Kiedy idziemy od północy do południa, możemy również zauważyć rozmaitość krain geograficznych. Od terenów nadmorskich, przez niziny, wyżyny, aż do łańcuchów górskich, Karpat, Sudetów. Mamy również bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną i ostatnie, ale nie najmniej ważne, to znaczy uwarunkowania historyczne. To, w jaki sposób była prowadzona gospodarka w ostatnich dziesięcioleciach i wiekach, również powoduje, że różnorodność biologiczna w Polsce jest całkiem znaczna, co wiąże się na przykład z tym, że rozwój rolnictwa nie następował w tak intensywny sposób, jak na przykład w krajach Europy Zachodniej. Gdybyśmy chcieli przedstawić sobie różnorodność biologiczną w Polsce za pomocą liczb, to moglibyśmy stwierdzić, że występuje tu ponad 63 tysiące różnych organizmów, roślin, zwierząt, grzybów. Rośliny naczyniowe, jeżeli zaokrąglimy tą liczbę 2750 do 3000, to możemy sobie w tym momencie porównać, jak to wygląda w porównaniu z lasami tropikalnymi. A może być to ciekawa dla Was informacja, że te wszystkie gatunki, ta cała liczba gatunków, która występuje w Polsce, 3000, jest równowartością tego, ile gatunków występuje na jednym hektarze lasu tropikalnego. Mamy w tym momencie skalę, jeśli chodzi o różnicę, jak kształtuje się różnorodność biologiczna w różnych strefach klimatycznych. Jeśli chodzi o zwierzęta, tutaj największa grupa, największa liczba, ponad 35 tysięcy, z czego najwięcej to bezkręgowce, około 31 tysięcy. I ostatnia grupa, grzyby. Na chwilę obecną udokumentowano trochę powyżej 3600, ale przypuszcza się, że występuje ich w Polsce dużo więcej. Podejrzewa się, że nawet do 125 tysięcy gatunków. Możemy teraz zadać sobie pytanie, no dobrze, to jak wygląda liczba gatunków organizmów żyjących na całej Ziemi. I będąc zupełnie szczerą, musimy sobie tutaj odpowiedzieć, że nie wiemy. Odpowiedź, ile występuje gatunków na Ziemi, jest taka, że nie wiemy. Możemy posiłkować się pewnymi szacunkami. Naukowcy wyliczyli, że może być to około 8 700 000 gatunków, z tym, że tutaj przyjęli pewien margines błędu i ten margines błędu to jest bagatela 1 300 000. Czyli gdybyśmy spróbowali teraz obliczyć cały ten zakres, to byłoby gdzieś między 7 400 000 a 10 milionów. Przypuszcza się, że ponad 6 milionów to gatunki lądowe i nieco ponad 2 miliony to gatunki morskie. Może ciekawostka, to są obliczenia, szacunki z ostatnich lat. Zanim te szacunki zostały przedstawione, ten zakres był dużo szerszy, ponieważ naukowcy szacowali, że może być to między 5 a 100 milionów, więc dużo większy zakres, teraz zawężony. Szacuje się, że do dzisiaj z tych wszystkich gatunków, które występują na Ziemi, opisaliśmy około 2 milionów. A może to też będzie ciekawe, że opisanie to jeszcze nie znaczy, że gdzieś one znajdują się w klasyfikacji. To dopiero sytuacja, kiedy odnajdujemy nowy gatunek, opisujemy go i on później jest analizowany i umieszczany w rodzinie, podrodzinie, gromadzie itd. Szacuje się, że roślin poznano około 310 tysięcy, grzybów ponad 150 tysięcy. Największa grupa znowu to zwierzęta, w tym owady. Około 1 000 000 wszystkich poznanych gatunków na Ziemi to owady. Dlaczego o tym mówimy? I dlaczego jest to tak ważny temat, że poświęcamy na to lekcje? Ponieważ to, co również obserwujemy, to to, że gatunki nam wymierają. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, bo w warunkach naturalnych każdy gatunek również pojawia się i w pewnym momencie
znika. Natomiast to, co obserwujemy w obecnym czasie, to bardzo szybkie tempo wymierania gatunków. 100, a do 1000 nawet razy szybsze niż to naturalne tempo. Szacuje się, że rocznie może wymierać od 5 do około 50 gatunków roślin i zwierząt. Taką grupą bardzo mocno zagrożoną są właśnie chociażby te owady, o których mówiliśmy, że jest to największa grupa rozpoznanych gatunków. Szacuje się, że jeśli nic się nie zmieni, to w ciągu następnych kilku dekad może wyginąć nawet 40% wszystkich gatunków owadów. Czy to znaczy, że nie wiemy, kto ginie i dlaczego? Otóż nasza wiedza jest całkiem spora. No i przejdźmy do pytania piątego. Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję za poszerzenie wiedzy uczniów i nauczycieli odnośnie właśnie różnorodności biologicznej. Pytanie piąte, proszę Państwa. Wybierz, co według Ciebie jest główną przyczyną zmniejszania się różnorodności biologicznej. Zobaczmy, jak nasze osoby ankietowane, jakich odpowiedzi nam udzielili. Mamy 427 odpowiedzi i widzimy, że najwięcej odpowiedzi zostało zaznaczonych w takiej kolejności jak. Na pierwszym miejscu zanieczyszczenia środowiska prawie 30%. Na miejscu drugim tutaj mamy egzekwo zmiany klimatu ponad 25% oraz zanieczyszczenia środowiska 25%. Eksploatacja zasobów przyrodniczych 10%. Najmniej odpowiedzi wprowadzenie gatunków inwazyjnych. Odpowiedzi jest 5. Które są prawidłowe, czy być może wszystkie są prawidłowe, to za chwileczkę tutaj przybliży nam ten temat pani doktor Monika Szewczyk. Dziękuję. Tak, wszystkie te przyczyny, które zostały przez nas tutaj wymienione w ankiecie, są jak najbardziej odpowiedziami prawidłowymi. A bardzo było dla nas ważne, żeby poznać Wasze zdanie, jak to wygląda, a jakie jest Wasze odczucie. I to, co możemy powiedzieć, to, że za taką chyba w pierwszej kolejności główną przyczynę uważa się niszczenie i fragmentację siedlisk. Ponieważ mamy sytuację, można powiedzieć, zero-jedynkową. Mamy ekosystem, który zostaje zniszczony. Dlaczego tak się dzieje? Chociażby dlatego, że chcemy zmienić użytkowanie danego obszaru. A chyba najbardziej dobitnym przykładem jest wycinanie lasów pod potrzeby rolnictwa. Czyli mamy bardzo skomplikowany, bardzo zróżnicowany ekosystem leśny, który jest zamieniany na uproszczony, sztuczny ekosystem gruntów ornych. Ale niszczenie takie właśnie zero-jedynkowe, można powiedzieć, to jeden ze sposobów niszczenia siedlisk. Drugim jest przekształcanie i degradacja naturalnych ekosystemów. I tu znowu na przykładzie lasu możemy porównać sobie naturalny ekosystem, który jest wielogatunkowy, w którym zostawiane jest bardzo dużo martwego drewna, z ekosystemem, który jest zmieniany, w którym zachodzi eliminacja pewnych gatunków, a preferowanie innych, bo patrzymy na las w tym momencie pod kątem bardziej gospodarczym, a nie przyrodniczym. A możemy w tym momencie również redukować liczbę zwierząt, a liczbę gatunków roślin, nie tylko drzew, ale również tego, co się dzieje w podszycie. I stopniowo cały czas mamy typ roślinności, który nazywamy lasem, mamy runo, podszyt i drzewostan, ale taki ekosystem będzie już dużo prostszy, będzie przekształcony. Do tej samej kategorii zaliczamy również fragmentację ekosystemów, ponieważ jeżeli w danym miejscu zniszczymy jego fragment, może się okazać, że pozostają nam płaty danego ekosystemu w pewnej odległości od siebie. I mamy tutaj przerwaną ciągłość ekologiczną. Zanikają nam korytarze ekologiczne,
czyli zanikają nam te miejsca, które pozwalają na przemieszczanie się organizmów pomiędzy fragmentami danego ekosystemu. Takimi barierami, które nie pozwalają na przemieszczanie się, może być infrastruktura drogowa czy kolejowa i temu można zaradzić, budując przejścia dla zwierząt. Mogą to również być takie sytuacje, jak widzicie na zdjęciu, kiedy to wielkoobszarowe monokultury powodują, że bardziej naturalne tereny są od siebie odizolowane. Druga przyczyna, czyli zmiany klimatu, to jest przyczyna utraty różnorodności biologicznej, która można powiedzieć jest stosunkowo nową przyczyną. Jeszcze mniej więcej 30 lat temu nikt specjalnie nie przekładał tego, co się działo w klimacie, z tym, że może to oddziaływać na różnorodność biologiczną. Natomiast takie zjawiska jak zaburzenia w obiegu wody, czyli przedłużające się susze i pojawiające się po nich gwałtowne, bardzo często ulewne deszcze, które powodują podtopienia i powodzie, duże wahania temperatur. Z jednej strony mamy fale upałów, a na innych częściach świata duże fale mrozów. Ekstremalne zjawiska pogodowe. Wszystko to zmienia nam obraz naszej planety. Obserwujemy topnienie lądolodów i lodowców. Podnosi się poziom mórz i oceanów. Zmienia się również chemizm wód morskich, ponieważ dwutlenek węgla rozpuszczający się w wodzie morskiej zaczynają coraz bardziej zakwaszać. A kiedy spojrzymy pod kątem już poszczególnych gatunków, okazuje się, że zmiany w klimacie powodują również ich zmiany zasięgów. Zmiany klimatu mogą oddziaływać w sposób pośredni. Coś złego w tym momencie dzieje się w ekosystemach, widzimy negatywne zmiany, ale również bezpośrednio na konkretne gatunki. Ma to po prostu wpływ na biologię danego gatunku. Każdy gatunek funkcjonuje w pewnej określonej niszy, która jest określana, wyznaczana przez warunki środowiskowe i w tym momencie również temperatura czy schemat opadów również do takich warunków należy. Zaznaczyliście zanieczyszczenia środowiska wody, powietrza i gleby jako jedne z głównych przyczyn. Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj takie źródła zanieczyszczeń jak przemysł, który oddziałuje na nasze powietrze, gleby i wody. Rolnictwo, czyli w tym momencie środki ochrony roślin czy nawozy sztuczne, które mogą przedostawać się do gleby i do wody. Może już w tym momencie w mniejszym stopniu zanieczyszczenia bytowe, bo tu idziemy do przodu, większość miast ma już oczyszczalnie ścieków. Natomiast pojawiło się inne zagrożenie, to znaczy zanieczyszczenie plastikiem. Czwarta przyczyna utraty różnorodności biologicznej to nadmierna eksploatacja zasobów. I to udzielimy na zasoby nieodnawialne. I tu mamy takie połączenie z naszą pierwszą kategorią, czyli ze zniszczeniem siedlisk, bo w momencie, kiedy eksploatujemy, czy to paliwa kopalniane, czy kruszce, dewastujemy teren, na którym odbywa się pozyskanie. Możemy też mieć ryzyko z zanieczyszczeniem wód gruntowych czy obniżeniem poziomu wód gruntowych. Natomiast możemy mieć również nadmierną eksploatację zasobów odnawialnych, czyli sytuację, kiedy ekosystem nie nadąża z odtwarzaniem danego zasobu. Przykładów jest wiele. Jeżeli ktoś zbiera na przykład rośliny lecznicze z natury, to wie, że nie może pozyskać więcej niż pewien tylko procent, ponieważ w innym przypadku w przyszłym roku po prostu nie będzie miał tego materiału. Tak samo może być chociażby z połowem ryb. Jeżeli jest za duża presja, zbyt duży odłów ryb, to ławica po prostu nie zdąży się odtworzyć do następnego sezonu. Ale może być to również kwestia na przykład zbieractwa. Teraz może już rzadziej, ale kiedyś była ogromna moda na kolekcjonowanie gatunków tropikalnych, chociażby motyli, co również przyczyniało się do zubożenia populacji tych gatunków. A może być to również działanie trochę takie uboczne, jak na przykład eliminacja pewnych gatunków, chociażby uważanych za chwasty, które są eliminowane właśnie stosując różnego rodzaju środki ochrony roślin.
Piąta przyczyna, napływ gatunków inwazyjnych. Gatunek obcy nie zawsze musi być gatunkiem inwazyjnym i to też dobrze, żebyśmy sobie powiedzieli, bo gatunek obcy to taki, który występuje poza swoim naturalnym zasięgiem. Natomiast nie musi on automatycznie zagrażać otaczającej przyrodzie. A myślę, że takim dobrym przykładem jest chociażby paw, który był sprowadzany do ogrodów i nie trafił on do naturalnego środowiska. Cały czas pawie są hodowane przy różnego rodzaju ogrodach historycznych, nie zagrażając naszej rodzimej przyrodzie. Ale w momencie, kiedy gatunek obcy ucieka z tych warunków ogrodowych czy hodowlanych i okazuje się, że świetnie daje sobie radę w tych nowych warunkach, zaczyna się tam rozmnażać, zaczyna się rozprzestrzeniać, zajmuje nisze ekologiczne rodzimych gatunków. W tym momencie mówimy już o inwazyjnym gatunku obcym. I takie gatunki mogą skolonizować całe ekosystemy, zaburzyć ich skład gatunkowy. Co więcej, może dojść nawet do zniszczenia naturalnego ekosystemu. A oprócz tego mogą być również nośnikami chorób i pasożytów, na które rodzime gatunki nie są uodpornione. Tak. W chwili obecnej mamy taką sytuację, tak jak powiedzieliśmy, że wiemy, ile gatunków mamy rozpoznanych, nie wiemy, ile gatunków nie mamy rozpoznanych, wiemy, że gatunki nam giną i staramy się określić, jak wiele jest takich gatunków, które są zagrożone wyginięciem. Od 1963 roku zeszłego stulecia Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody regularnie monitoruje, aktualizuje listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Na chwilę obecną prowadzony jest program Barometr Życia i określono właśnie zagrożenie dla 150 znanych zagrożenia gatunków. I słuchajcie, okazuje się, że prawie 1/3 jest zagrożona wyginięciem. I dotyczy to różnych gatunków z różnych grup, czy to rośliny, czy to drzewa, drzewa też rośliny oczywiście, koralowce, płazy, gady i tak dalej. W każdej grupie organizmów obserwujemy to, że istnieje spora ich grupa, która jest zagrożona wymarciem. Porozmawiamy teraz o tych, które już wymarły. Tak, ale dziękuję tutaj pięknie pani doktor za przybliżenie nam tych głównych przyczyn, właśnie które powodują zmniejszanie różnorodności biologicznej. No i pani doktor zrobiła już tutaj teraz taki krótki wstęp do naszego też pytania szóstego. Pytanie szóste brzmi: wybierz gatunki, które są gatunkami wymarłymi. I pojawiły się cztery odpowiedzi. Zobaczmy teraz, co nasze ankietowane osoby, co odpowiedziały, jakie zaznaczyły odpowiedzi. To, co widzimy, najwięcej osób wybrało czwartą odpowiedź, czyli tur leśny, gołąb wędrowny i ptak dodo, i mamy tam aż 62% takich odpowiedzi, ale pojawiły nam się również i inne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź 26%, a następne mamy po 14% i 15%. Która odpowiedź była prawidłowa? Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź czwarta, ponieważ to właśnie tam wszystkie gatunki, które znajdowały się w punkcie czwartym, niestety są gatunkami wymarłymi. Ale o tym powie dokładniej pani doktor. Odpowiedzi na pytanie, które się pojawiły, były troszkę podchwytliwe, ponieważ w każdej odpowiedzi znajdował się jakiś gatunek wymarły. W pierwszej grupie, w pierwszej odpowiedzi był to filk sycylijski, który wymarł, uważa się za wymarły od lat 20. XX wieku. Dlaczego stał się wymarły? Otóż okazuje się, że na Sycylii nastąpił pewien kryzys ekologiczny i w tym momencie wilki zaczęły być coraz większym zagrożeniem dla zwierząt hodowlanych, więc zostały po prostu wytępione przez mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o tarpana, mamy tu trochę inną sytuację. Ostatnie dzikie konie wymarły na początku lat 80. XIX wieku. Natomiast tu nastąpiła sytuacja trochę podobna jak ze żbikiem, to znaczy konie były krzyżowane z koniami udomowionymi
I w tym momencie zaczęto zastanawiać się, czy można odtworzyć tarpana. Czy w tym momencie spośród koni, które właśnie były takimi krzyżówkami, można wyodrębnić konie o fenotypie najbardziej odpowiadającym tarpanowi i stworzono hodowlę, żeby właśnie spróbować odtworzyć gatunek. Oczywiście nie ma pewności, czy genom w tym momencie uda się wyselekcjonować, dlatego nie mówimy o tym, że został odtworzony tarpan, mówimy o tym, że mamy konika polskiego, którego można zobaczyć chociażby w Roztoczańskim Parku Narodowym. Trzeci gatunek z tej odpowiedzi, wodniczka, gatunek narażony na wyginięcie, natomiast nadal występujący również w Polsce na torfowiskach. Jeśli chcecie go zobaczyć, najlepszym miejscem jest Biebrzański Park Narodowy. Drugi zestaw gatunków. Tutaj mamy sytuację taką, że ara modra, którą może kojarzycie z filmu animowanego Rio, jest gatunkiem, który jest uznawany za wymarły na wolności. Ekosystem, w którym występowały ary modre, został na tyle przekształcony, że gatunek nie zdołał przetrwać w stanie naturalnym. Jest natomiast dla niego szansa, ponieważ około 100 osobników żyje cały czas w niewoli i istnieje program, który pozwala ludziom komunikować się ze sobą tak, aby podtrzymać ten gatunek na razie w niewoli, chociaż oczywiście są również pomysły na to, żeby wprowadzić go z powrotem do środowiska, ale żeby to zrobić, wymagane są odpowiednie warunki środowiskowe. Drugi gatunek, żółw błotny, i trzeci, kozica tatrzańska, gatunki, które występują w Polsce, oba zagrożone, chociaż w różnych kategoriach zagrożenia. Możemy je spotkać. Żółw błotny to chociażby Poleski Park Narodowy, no i kozica tatrzańska, oczywiście Park Narodowy Tatrzański. Trzeci zestaw, żbik, o którym już troszeczkę mówiliśmy, więc mamy tutaj problem, czy żyjące żbiki to nie są mieszańce z kotami domowymi, ale nie uważa się go za gatunek wymarły, oczywiście. Ryś pirenejski, jeden z najbardziej zagrożonych gatunków na kontynencie europejskim, również w miarę możliwości prowadzone programy, które pozwalają na zachowanie ich populacji oraz na namnażanie w sztucznych warunkach i wypuszczanie z powrotem do środowiska. I kraska, która jest gatunkiem chronionym, niezwykle rzadkim. Obecnie uważa się, że zostało bardzo niewiele par lęgowych, które występują na kurpiach. Tutaj chyba nie ma takiego miejsca, które można byłoby polecić, żeby kraskę zaobserwować. Trzeba mieć dużo, dużo szczęścia. I czwarty zestaw, jak już tutaj powiedziałyśmy, wszystko to są gatunki wymarłe, tur leśny, gołąb wędrowny, ptak, dodo. Co ciekawe, to, że w przypadku tych gatunków praktycznie wiadomo, w którym roku obserwowano śmierć ostatniego osobnika. A tur leśny był gatunkiem, który był chroniony na mocy traktatów książęcych. Był specjalny człowiek, który pilnował, jak wygląda sytuacja w Puszczy Jaktorowskiej, gdzie było ostatnie stado turów. Więc również z obserwacji możemy powiedzieć, że ostatni osobnik zmarł w 1627 roku. A gołąb wędrowny, no niestety ten gatunek został wyeliminowany przez człowieka, był bardzo mocno odstrzeliwany. I również uważa się, nawet praktycznie do godziny, że 1 września 1914 roku o godzinie 15 padł ostatni przedstawiciel tego gatunku, a możemy tak powiedzieć, dlatego że żył w niewoli. No i ptak dodo, również gatunek wymarły, występujący niegdyś na wyspie Mauritius. Prawdopodobnie nikt go już nie spotkał od roku 1662. Kiedy spojrzymy na gatunki, które występują w Polsce, możemy powiedzieć, że dwa gatunki rzeczywiście są gatunkami wymarłymi. Znaczy, jeśli mówimy o zwierzętach. Jest to tarpan i tur. Natomiast istnieje cały szereg gatunków, które na terenie Polski nie występują, zanikły, a natomiast nie oznacza to, że są gatunkami wymarłymi, ponieważ możemy jeszcze ich populacje odnaleźć w krajach sąsiednich. Nie tylko zwierzęta wymierają, również niektóre gatunki roślin są uważane za wymarłe, chociaż
Tu często jest tak, że mówimy, że są wymarłe w naturze. Dużo łatwiej jest zachować gatunki w hodowli ex situ, czyli poza miejscem występowania, poza naturalnymi siedliskami, zachowując ich chociażby nasiona. I te gatunki, które wymarły są w naturze, bardzo często właśnie istnieją w hodowlach. Na przykład w Zakopanem mamy górski ogród botaniczny, gdzie zagrożone gatunki roślin są namnażane i ewentualnie z powrotem próbuje się je czasami przywrócić do naturalnych siedlisk. Istnieją też takie sytuacje, że gatunek, który był uważany za wymarły, nagle zostaje odnaleziony. To czasami jest kwestia przypadku. Tutaj bardzo pomogło ustalanie obszarów Natura 2000, dzięki czemu robiono szereg inwentaryzacji, dzięki czemu bardzo dużo naukowców, robiąc takie dokładne kartowania niektórych terenów, mogli odnaleźć niektóre z gatunków, które uznawano za wymarłe. Taki na przykład koślaczek stożkowaty, który widać na zdjęciu, jeden z gatunków stolczykowych w Polsce, czy stolczyk suchnący. One właśnie zostały odnalezione w dolinach rzecznych, w Dolinie Odry, Dolinie Narwi. Troszeczkę mówimy tutaj o tych różnych kategoriach zagrożenia, więc może trochę porządkując te wiadomości. Z jednej strony mamy międzynarodową Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych, która jest publikowana cały czas na bieżąco przez IUCN, ale oprócz tej międzynarodowej listy mamy również krajowe listy. Zaliczamy do nich czerwone listy zwierząt, roślin i grzybów. I czerwona lista polega mniej więcej na tym, że mamy spis gatunków i kategorie ich zagrożenia. A oprócz czerwonych list mamy również czerwone księgi, gdzie już oprócz tego, że mamy tylko nazwę gatunku i stopień zagrożenia, mamy również opis gatunku, opis miejsca jego występowania, sposoby ochrony czy też zagrożenia. Więc jeżeli spotkacie się kiedyś, jeżeli będziecie szukać więcej informacji na temat gatunków zagrożonych, to dobrze, żeby pamiętać o tym, że oprócz właśnie listy IUCN są również polskie spisy gatunków zagrożonych. Dziękuję pięknie, pani doktor. A teraz, moi drodzy, jeszcze jedno zadanie dla was. Być może to wszystko, co tutaj mówiła pani doktor, jednak czujecie jakiś niedosyt i macie pytania do naszej ekspertki, to teraz właśnie jest ten moment, kiedy możecie właśnie wpisać na czacie pytanie, a później spośród wszystkich pytań, które właśnie zostaną do nas przesłane, postaram się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań tutaj w następnej naszej części. Witamy ponownie. Cieszymy się bardzo, że dalej jesteście tutaj z nami, więc witamy bardzo serdecznie uczniów i nauczycieli z całej Polski. Rozpoczynamy część trzecią naszej wirtualnej lekcji biologii i geografii. Od czego zaczynamy? Pani doktor Monika tutaj dużo rzeczy już nam powiedziała. Mówiła między innymi o zmianach w środowisku, o przekształcaniu ekosystemów. I co się okazuje? Że przekształciliśmy znaczną część naszego środowiska. Aż 75% powierzchni lądu i 66% powierzchni oceanów. Ponieważ te zmiany w środowisku cały czas następują, w związku z tym naukowcy w wyniku prowadzonych badań oraz monitoringu różnych gatunków stwierdzili, że aż 1/8 gatunków jest zagrożona wyginięciem. W wyniku badań, przeprowadzonych badań i monitoringu różnych gatunków na przestrzeni lat 1970-2018 okazało się, że populacja kręgowców zmniejszyła się o 69%. Oczywiście badania trwają cały czas dalej, cały czas gatunki są monitorowane i skupiając się tylko i wyłącznie na gatunkach, które żyją w środowisku wodnym, okazało się, że ponad 80% gatunków występujących w zbiornikach wodnych, w morzach i oceanach są również zagrożone wyginięciem. Ale o szczegółach powie nam
pani doktor. Te liczby, które tutaj zobaczyliśmy, są dosyć demotywujące, ale oznaczają również, że mamy bardzo dużo pracy do wykonania. Co możemy robić, jakie działania są podejmowane, na przykład na szczeblu krajowym? Z jednej strony mamy cały program ochrony zrównoważonego użytkowania ochrony przyrody. Mamy na przykład strategię ochrony różnych ekosystemów, w tym przypadku mokradeł. Taka strategia jest w chwili obecnej opracowywana i czeka na zatwierdzenie. Mamy również Krajowy System Ochrony Przyrody, w którego skład wchodzą chociażby parki narodowe, rezerwaty, wspomniane już obszary Natura 2000. Tutaj może warto też, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jeśli patrzymy na parki narodowe i rezerwaty, czyli te tereny, które mają najwyższy status ochronny, to zajmują one około 1,5% naszego kraju. I oczywiście ochrona ekosystemów nie może się ograniczać tylko do nich. Mamy listy gatunków chronionych, mamy ustawę o gatunkach obcych. To jest całkiem nowa ustawa, która definiuje, które gatunki obce, inwazyjne są szczególnym zagrożeniem dla przyrody w naszym kraju i które powinny również być objęte takimi programami eliminacji. Mamy monitoring gatunków i siedlisk i dla gatunków szczególnie zagrożonych mamy różnego rodzaju strategie i programy, które pokazują, w jaki sposób powinna przebiegać ich ochrona. Nie wiem, jakie gatunki chronione w Polsce są wam najbardziej znane. Na pewno dużo łatwiej jest nam się identyfikować z gatunkami, które są dobrze widoczne. Stąd niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, żubr, kozica, bóbr, głuszec, cietrzew, moświn. To chyba takie gatunki, które najbardziej nam się kojarzą z tymi gatunkami, które wymagają różnego rodzaju ochrony. Bardzo dużo gatunków roślin jest również chronionych, blisko 700. Należą do nich chociażby krokus, wiosenny kwiat występujący na halach w Karpatach, sasanka wiosenna, szarotka alpejska, ale również gatunki różnych siedlisk, chociażby mikołajek nadmorski, czy też torfowiskowa rosiczka okrągłolistna. Mamy gatunki, które są chronione częściowo, gatunki, które są objęte ochroną ścisłą. Od tego, jaki jest ich status, tak wyglądają sposoby ochrony siedlisk, ale również ich użytkowania, bo na przykład gatunki, które są pod ochroną częściową, mogą być pozyskiwane z natury, ale tylko na specjalnych prawach. Oczywiście działania krajowe są szalenie ważne, ale jeżeli mówimy o różnorodności biologicznej, musimy mieć świadomość, że potrzebne są działania również w większej skali, w skali międzynarodowej. I tutaj Polska jest stroną kilku konwencji, konwencji o różnorodności biologicznej, o której na samym początku wspomniałam, ale również konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami, roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. I to jest bardzo ważna konwencja, ponieważ jeżeli jeździcie na wakacje w tropikalne kraje, to dobrze jest wiedzieć, że nie można przewozić pamiątek, które są właśnie wytworzone z wykorzystaniem różnego rodzaju gatunków zwierząt czy roślin, które są zagrożone. Jeszcze inna konwencja, konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, tak zwana konwencja karpacka, ponieważ Karpaty rozciągają się na terytoriach 7 krajów, więc jeżeli mówimy o takiej całościowej ochronie ekosystemów karpackich, dobrze jest to robić w grupie właśnie 7 krajów, które Karpaty mają w swoich granicach. I ostatnia konwencja o obszarach wodno-błotnych, tak zwana konwencja ramsarska. I tutaj mamy tereny wodne, wodno-błotne, które są obejmowane specjalną ochroną. Kiedy patrzymy w skali europejskiej, mamy również prawodawstwo typu. Mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, która obowiązuje do 2030 roku i ona również pokazuje pewne cele, kierunki działania, które powinny być objęte, jeśli mówimy o ochronie zagrożonych gatunków w skali europejskiej. Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia to takie dyrektywy, które określają nam właśnie, które gatunki i które siedliska, całe ekosystemy
są szczególnie cenne w skali europejskiej i nie chcielibyśmy ich stracić. W skali globalnej, mówiliśmy już o IUCN, również jest agenda środowiskowa przy ONZ, tak zwany United Nations Environment Program, który zajmuje się również przygotowaniem różnego rodzaju strategii, wytyczaniem różnych kierunków, które potem realizowane są w skali globalnej. My na przykład teraz jesteśmy w pewnej dekadzie odtwarzania ekosystemów. Takie hasło przewodnie agenda środowiskowa wyznaczyła społecznościom, biznesowi, wszystkim decydentom na lata 2021-2030. No właśnie, okazuje się, że dużo robimy, dużo działamy i mamy ku temu powód. Dlaczego? Tak naprawdę cały czas w ciągu całego naszego życia wykorzystujemy różne zasoby środowiska. Każdego dnia z nich korzystamy. W dzisiejszym świecie, kiedy rozwój cywilizacji zrobił bardzo duży krok, kiedy tak dużo zmienia się wokół nas, okazuje się, że o wiele szybciej i intensywniej wykorzystujemy dostępne nam zasoby środowiska. Dlatego właśnie powinniśmy zadbać o to, co jeszcze mamy. Powinniśmy chronić właśnie te wszystkie zasoby, o których przed chwileczką też mówiła pani doktor. Naukowcy określili również taki termin jak Dzień Długu Ekologicznego. Dzień Długu Ekologicznego to taki moment w roku, w którym ludzie wykorzystali wszystkie dostępne zasoby środowiska, te, które były przewidziane na dany rok, ale niestety wykorzystali je zbyt szybko i nie są w stanie one już w naturalny sposób się odtworzyć. Okazało się, że w roku 1970 ten Dzień Długu Ekologicznego przypadał na dzień 29 grudnia. Szybki rozwój cywilizacji, to, że my intensywniej zaczęliśmy podróżować, kupować różne przedmioty i różne dobra. Okazało się, że Dzień Długu Ekologicznego przyspieszył i w roku 1990 już był obliczony na dzień 11 października. 10 lat później, w roku 2000, już 23 września. 20 lat później, już 29 lipca. I teraz widzimy, że przez 3 lata, w roku 2019, 20 i w 21, Dzień Długu Ekologicznego przypadał na ten sam dzień. Przypadek? Wtedy wiemy, że trwała pandemia, mniej kupowaliśmy, mniej podróżowaliśmy, w związku z czym ten dzień 29 lipca, utrzymujący się właśnie przez 3 dni, przez 3 lata z rzędu, pokazuje nam, że nasze świadome wybory i odpowiedzialne zachowania, zmiana naszych codziennych nawyków może spowodować, że właśnie będziemy bardziej proekologiczni i że nasza codzienna zmiana nawyków spowoduje, że razem możemy zadbać o otaczające nas środowisko. No niestety, okazało się, że w roku ubiegłym, w 2020, ten Dzień Długu Ekologicznego został określony, przypisany już na dzień 28 lipca. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Dlaczego powinniśmy chronić różnorodność biologiczną? Jaki ma wpływ na nasze życie? Dobrze, żebyśmy uświadomili sobie, że nasz dobrobyt, nasze zdrowie, to w jaki sposób żyjemy, to w jaki sposób właśnie wykorzystujemy zasoby naturalne, chociażby te odnawialne, na to wszystko mają wpływ gatunki, które nas otaczają. Wydaje się, że takim bardzo dobrym przykładem, aby pokazać, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od życia, które istnieje obok nas, jest przykład owadów zapylających. A już w trakcie tej lekcji mówiliśmy o tym, że owady są jedną z najlepiej poznanych, znaczy może inaczej, nie to, że najlepiej poznanych może, ale to, że są jedną z najliczniejszych grup poznanych gatunków, poznanych zwierząt. Mówiliśmy również o tym, że jeśli nic się nie zmieni w sposobie naszego gospodarowania, to w ciągu najbliższych dekad może nam zniknąć 40% gatunków owadów i wśród tych gatunków są oczywiście również wszystkie te owady, które odpowiadają za zapylanie roślin, zarówno roślin dzikich, jak i również wszystkich tych roślin, które są dla nas
pokarmem. No i możemy w tym momencie zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życie chociażby bez miodu. Miód może jest takim przykładem słodyczy, bez której możemy żyć, ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, że nasze sady, drzewa owocowe, ale również uprawy warzyw nie są zapylane. Nie mamy owoców, a w pewnej sytuacji nie mamy również i warzyw, które po prostu nie mamy nasion, z których możemy stworzyć nowe uprawy. Nie mamy w tym momencie oleju rzepakowego, ani innych olejów, chociażby słonecznikowego, bo znowu kwiaty rzepaku czy kwiaty słonecznika wymagają zapylenia, żeby powstały nasiona, w których jest dużo tłuszczy. Oczywiście możemy sobie spróbować wyobrazić to na przykładzie chociażby Chin. W jednym z miejsc nastąpiła taka sytuacja, że wskutek stosowania środków ochrony roślin, takiego nieumiarkowanego, wyginęły pszczoły. Efekt był taki, że owoce powstawały tylko i wyłącznie dzięki temu, że zapylali je pędzelkami ludzie. Możecie sobie wyobrazić, że taki sposób jest wysoce nieefektywny pod każdym względem. O czym zatem musimy pomyśleć? Musimy myśleć o zrównoważonym rozwoju i to jest taki termin, który pojawił się w zakresie edukacji też szkolnej. Dużo o tym mówimy na naszych lekcjach i biologii, i geografii. Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, który polega na zaspokojeniu naszych potrzeb, ale w taki sposób przyjazny również dla środowiska, aby i przyszłe pokolenia mogły właśnie korzystać z tych wszystkich dostępnych zasobów środowiska. Pojęcie to zostało wprowadzone dosyć dawno. Natomiast w Nowym Jorku w 2015 roku został podpisany pewien bardzo ważny dokument, a mianowicie Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. To właśnie tam, w Nowym Jorku, przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali dokument, w którym uważają, że wszystkie organizacje rządowe i pozarządowe, rządy państw oraz również my, obywatele, powinniśmy przyczyniać się do tego, żeby właśnie móc teraz realizować 17 celów, które zostały ujęte w tej agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oto 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wśród tych 17 celów zrównoważonego rozwoju cel 13 to działanie w dziedzinie klimatu, ale cel 14 i 15 są takimi celami, które bezpośrednio właśnie dotyczą zrównoważonego rozwoju oraz ochrony bioróżnorodności. Cel 14 – życie pod wodą i cel 15 – życie na lądzie. To, że te cele mają numery 14 i 15, nie oznacza, że są gdzieś na końcu listy i są mniej ważne, jak mogłoby się może wydawać. Kiedy wszystkie te 17 celów ustawimy sobie w taką piramidę, to wtedy zauważymy, że cele 14, 15, jak również cel 13, który odnosi się do zmian klimatu, czy cel 6, czyli dostęp do czystej wody, jest to podstawa dla dobrobytu i istnienia, funkcjonowania naszego społeczeństwa. Jeżeli te cele nie będą realizowane, dużo trudniej, o ile w ogóle będzie możliwe, realizować cele związane ze społeczeństwem czy chociażby z ekonomią. No właśnie. I teraz, proszę Państwa, jeżeli nie wyczerpaliśmy tematu, jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do naszej ekspertki, to teraz jeszcze jest ten moment, żeby właśnie te pytania zadać, a później w następnej części będziemy mogli na te pytania odpowiedzieć. Witamy na kolejnej, czwartej już części naszej wirtualnej lekcji biologii i geografii. O czym będziemy sobie teraz mówić? Chcemy znaleźć kilka rozwiązań też naszych, które my możemy wprowadzić w nasze życie. Ale zanim o tym powiemy, krótka bajka. Były sobie cztery osoby o imionach.
wszyscy, ktoś, każdy i nikt. Była pilna praca, którą należało wykonać. Poproszono wszystkich o jej wykonanie. Wszyscy byli pewni, że ktoś ją zrobi. Każdy mógł ją zrobić, ale nikt tego nie dokonał. Ktoś rozzłościł się, ponieważ wszyscy powinni to zrobić. Wszyscy uważali, że każdy może to zrobić, ale nikt nie zrozumiał, że wszyscy tego nie zrobią. Skończyło się na tym, że wszyscy obwiniali kogoś, ale nikt nie zrobił tego, co każdy miał zrobić. No właśnie, każdy z nas może coś zrobić. Każdy z nas może chronić różnorodność biologiczną. W jaki sposób? O tym będziemy za chwileczkę tutaj mówić. Parę, kilka ciekawych przykładów. Jeżeli mówimy o rozwiązaniach, o takich dobrych praktykach na ochronę różnorodności biologicznej i o wszystkich pomysłach, które możemy wdrażać w nasze życie, powinniśmy je sobie podzielić na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest chronimy już to, co jeszcze mamy. Druga grupa, naprawiamy to, co w wyniku naszej działalności zostało już zepsute. A trzecie, podejmujemy aktywne działania, żeby teraz wspomagać właśnie tą naszą różnorodność biologiczną. I co możemy zrobić? Możemy chronić nasze istniejące już ekosystemy wodne i lądowe. Możemy chronić nasze gatunki. Możemy wspomagać naturalne procesy, które zostały zakłócone w wyniku działalności człowieka. Możemy starać się przywracać wszystkie warunki, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie każdego ekosystemu. Możemy naprawiać to, co już zepsuliśmy, tworząc łączność pomiędzy podzielonymi fragmentami siedlisk poprzez utworzenie nowych korytarzy ekologicznych albo połączenie, przerwanie takich korytarzy ekologicznych. Możemy również odbudować populacje zagrożonych gatunków, a także możemy eliminować lub ograniczać populacje gatunków inwazyjnych. Ponieważ las jest takim miejscem, w którym różnorodność biologiczna jest bardzo bogata. Występuje tam mnóstwo różnorodnych gatunków, dlatego powinniśmy szczególnie dbać o ten ekosystem. Co możemy robić, jeżeli chodzi o lasy? Możemy chronić istniejące nasze lasy naturalne i starodrzewy. Możemy pozostawiać martwe drewno, ponieważ jest ono miejscem do życia wielu tysięcy innych organizmów, które korzystają właśnie z tego martwego drewna. Różne rośliny, zwierzęta bądź grzyby. Powinniśmy zachować stare drzewa dziuplaste, ponieważ często są one miejscem do życia wielu gatunków ptaków i ssaków. Powinniśmy chronić cieki, torfowiska i oczka śródleśne. Powinniśmy postawić na odnowienia naturalne. A jeżeli już będziemy dokonywali odnowień i zalesień, to preferujmy przede wszystkim rodzime gatunki. Ponieważ w środowisku wiejskim również dochodzi do zmian w środowisku, w związku z czym w tym miejscu też powinniśmy dbać i chronić naszą różnorodność biologiczną. Co możemy robić? Powinniśmy chronić wszystkie występujące zadrzewienia śródpolne, ponieważ są one miejscem życia wielu gatunków. Jeżeli pojawiają się gdzieś jakieś oczka śródpolne, powinniśmy również o nie dbać, chronić je i pozostawiać, a nie na przykład zasypywać. Powinniśmy postawić na zachowanie wszystkich miec. Twórzmy pasy kwietne, a szczególnie takie, które będą bogactwem różnych roślin miododajnych. Saćmy drzewa, a szczególnie gatunki rodzime, a nie obce czy inwazyjne.
Eliminujmy rośliny zielne, które są dla nas gatunkami inwazyjnymi. Ograniczajmy stosowanie insektycydów i herbicydów. Ponieważ bardzo często również miasta są takim miejscem, gdzie doszło do największych zmian w środowisku, to tutaj najbardziej ingerujemy w to środowisko. Tworzymy miasta, miasteczka, są coraz gęstsza jest zabudowa, coraz więcej miejsc jest wybetonowanych. Dlatego szczególnie powinniśmy postawić na to, żeby chronić tą dostępną już różnorodność biologiczną w naszych miastach. Co możemy robić? Powinniśmy chronić stare drzewa, które występują na terenach miejskich. Pozostawiajmy strefy dzikiej przyrody w naszych miastach. Starajmy się zachować różne kryjówki i schronienia dla zwierząt, które w tych miastach występują. Może możemy zostawić gałęzie czy opadłe liście na zimę w postaci kopczyków dla wielu zwierząt, które z tego będą korzystać. Ograniczajmy koszenie łąk i trawników. Promujmy miejskie ogródki działkowe w naszych miastach i miasteczkach. Twórzmy miejsca na nowe parki i ogrody, gdzie będziemy mogli wypoczywać i cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Na naszych ulicach dokonujmy nasadzeń drzew i krzewów, ale pamiętajmy, aby były to gatunki rodzime. Twórzmy łąki kwietne, które są przyjazne dla zapylaczy. Twórzmy oczka wodne czy ogrody deszczowe w naszych miastach i miasteczkach. Możemy tworzyć zielone dachy, ściany i przystanki. Możemy również na dachach różnych budynków, o ile tylko jest taka możliwość, zakładać pasieki. Działań jest wiele. To tylko od nas będzie zależało, jak bardzo zaangażujemy się w ochronę różnorodności biologicznej. Powinniśmy pamiętać o tym, że każdy z nas, zmieniając swoje codzienne nawyki i przyzwyczajenia, ma szansę zmienić coś w otaczającym nas środowisku. Musimy tak naprawdę wyrobić w sobie nawyk szacunku do przyrody i bycia bardziej ekologicznym. Pamiętajcie, że drobne czyny, ale powtórzone przez wielu ludzi, gwarantują wielki sukces. Sukces, który możemy wszyscy osiągnąć. Dzisiaj dostępne jest wiele różnych projektów i akcji, do których możemy dołączyć jako klasa, jako szkoła albo indywidualnie. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy Was do tego, aby każdy z Was pomyślał, w jaki sposób może chronić różnorodność biologiczną. Zapraszamy Państwa na krótką chwilę przerwy i za chwileczkę wracamy, gdzie za chwileczkę pani doktor Monika Szewczyk będzie udzielała odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Witamy ponownie w piątej części. To jest ta część, gdzie pani doktor Monika Szewczyk będzie odpowiadała na pytania, które pojawiły się na naszym czasie. Mamy ich kilkanaście, więc bardzo się z tego cieszę, że tutaj napisali Państwo te pytania i za chwileczkę odczytamy je tutaj, aby pani Monika mogła nam na te pytania odpowiedzieć. Pani Monika, pani doktor Monika, ekspertka, więc myślę, że poradzi sobie z pytaniami, które pojawiły się na czacie. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, czy webinar jest nagrywany? Więc ja tutaj mogę odpowiedzieć na to pytanie, czuję się kompetentna. Tak, webinar jest nagrywany. Wszystkie nagrania będą dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, więc tam oczywiście w zakładce Edukacja
tam gdzie będzie cały właśnie ten nowy projekt, ta cała ogólnopolska kampania Chroń bioróżnorodność, tam między innymi będzie można również znaleźć nagranie z dzisiejszego webinaru. Natomiast jeśli chodzi o pytania, które miałyśmy tutaj szansę szybciutko podejrzeć, są one bardzo zróżnicowane, dotyczą bardzo wielu tematów, więc oczywiście mam nadzieję, że uda mi się chociaż częściowo na nie odpowiedzieć, ale bardzo się cieszymy, że temat cieszy się zainteresowaniem i tak dużo pytań się pojawiło. Tak, chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za obecność na dzisiejszym webinarze, za udział w naszej wirtualnej ankiecie i to, że pojawiły się właśnie te pytania dla naszej ekspertki. Zaczynamy. No to co? Zaczynamy. No dobrze. Pytanie pierwsze. Czego nie możemy przewozić przez granicę, jeżeli chodzi o pamiątki, gdy wracamy z egzotycznych wakacji? Mm-hmm. Tak, tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym, ponieważ można narazić się na mandat. Myślę, że taka pierwsza zasada to jest taka, że dobrze jest w ogóle nie przywozić pamiątek, które są wykonane ze zwierząt bądź roślin z innych krajów, zwłaszcza z krajów tropikalnych. Lista gatunków, których nie można przewozić, nie tylko gatunków, nie tylko osobników żywych, ale również różnych produktów z nich wytworzonych, jest zmienna. Ona się zmienia po każdej konferencji stron konwencji CITES, czyli właśnie konwencji, która dotyczy gatunków zagrożonych wyginięciem, więc dobrze jest patrzeć na bieżąco, jakie gatunki tam się znajdują. Ostatnia lista jest z roku 2021. Natomiast jeżeli w wyszukiwarkę Google wklikniecie sobie CITES i lista gatunków, powinna Wam się wyświetlić strona rządowa, oficjalna, na której właśnie wszystkie materiały są zebrane. Możemy powiedzieć krótko, tak generalizując, że na pewno wszystkie produkty, które są wytworzone ze skóry krokodyli czy węży, skóry niedźwiedzi czy wilków są absolutnie nie do przewiezienia. A jeżeli gdzieś w tropikalnych krajach będziecie, albo wasi rodzice będą chcieli kupić coś w słoiku, gdzie będzie zanurzona kobra w jakimś roztworze, to również jest to absolutnie zabronione. Jeżeli jesteśmy nad morzem, to bardzo często chcielibyśmy przewieźć jakieś piękne muszle, a może kawałki rafy koralowej. Nie robimy tego. Jeśli chodzi o koralowce, to nie tylko chodzi tutaj o żywe odłamywanie żywych organizmów, ale nawet jeżeli na plaży znajdziecie martwe kawałki koralowców, również nie zbierajcie ich i nie zabierajcie ich w swoim bagażu. Oczywiście nie muszę wspominać o takich rzeczach jak kość słoniowa, której handel jest bardzo mocno ograniczony i bardzo mocno regulowany. Również niektóre gatunki drzew tropikalnych, czy jakaś szkatułka, czy coś w tym rodzaju, również może być problemem. Więc generalnie dobrze jest zachować ostrożność, powstrzymać się, skupić się na zdjęciach i na dobrych wrażeniach, a niekoniecznie na przewożeniu pamiątek tego typu. A tak jak mówię, konkretna lista jest na stronie rządowej dotyczącej konwencji CITES. Na lotnisku w Warszawie jest przygotowana cała gablota właśnie zarekwirowanych różnych pamiątek od turystów. Też można zobaczyć właśnie, co zostało zarekwirowane. Są informacje, czego nie wolno dodatkowo tam przewozić, z jakiego kraju były te wszystkie rzeczy. Więc przed wylotem, kiedy siedzimy na lotnisku, też możemy pooglądać takie gabloty. Zgadza się. Tu jeszcze jedna kwestia, może nie tak skomplikowana lista z łacińskimi nazwami, ale jeżeli planujecie podróż samolotem, to oczywiście na stronach również linii lotniczych również zwracana jest uwaga, co szczególnie może być zagrożeniem. Ja myślę, że też dzisiaj, w momencie, kiedy ktoś wyjeżdża na egzotyczne wakacje, zawsze dobrze zapoznać się, w jakie miejsce jedziemy, poznać tutaj tą różnorodność biologiczną tego miejsca i dowiedzieć się, na co musimy zwrócić uwagę i czego też nie wolno przewozić. Jak najbardziej. Ślicznie dziękuję. Pojawiło nam się drugie pytanie. Czy jeżeli mam w domu coś z gatunku chronionego, na przykład z kości słoniowej czy skóry krokodyla, to czy muszę to oddać lub gdzieś zgłosić? Bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak,
Może się zdarzyć sytuacja taka, że w naszych pamiątkach rodzinnych jest jakaś biżuteria, która jest częścią kości słoniowej, czy na przykład może być torebka z wężowej skóry. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, żeby to gdzieś oddawać czy gdzieś zgłaszać, natomiast zwłaszcza w przypadku kości słoniowej, to już może być problem ze sprzedażą, ponieważ handel kością słoniową, tak jak powiedziałam, jest bardzo mocno kontrolowany. W tym momencie musi być poświadczenie pochodzenia takiego przedmiotu albo ekspertyza eksperta, która również jest dosyć drogą rzeczą, więc myślę, że możemy stanąć na tym, że jeżeli już coś posiadamy, to nie musimy tego nigdzie zgłaszać, ale nie próbujmy sprzedawać, ponieważ możemy mieć z tym bardzo duże kłopoty. No dobrze, dziękuję pięknie. To pytanie trzecie. Proszę podać przykłady gatunków inwazyjnych w Polsce. Co z nimi robić, żeby nie zagrażały naszym organizmom? Ja jestem bardziej od roślin, więc będzie mi dużo łatwiej wymienić kilka gatunków inwazyjnych właśnie roślinnych. Myślę, że wszyscy kojarzymy barszcz sosnowskiego, ewentualnie drugi barszcz kaukaski, które są bardzo dużym zagrożeniem, które były sprowadzone do Polski jako z jednej strony rośliny miododajne, z drugiej strony jako rośliny pastewne. Uważano, że będą świetnie nadawały się na kiszonkę i na paszę dla zwierząt hodowlanych, a w momencie, kiedy uciekły z upraw, w chwili obecnej są bardzo dużym zagrożeniem, rozprzestrzeniają się wzdłuż cieków wodnych chociażby, i zwłaszcza południe Polski. To jest miejsce, gdzie barszczu jest bardzo dużo, a zagrażają nie tylko jakby rodzimym gatunkom, ale również pośrednio nam, ponieważ w upalne lata olejki wydzielane przez liście, przez całą roślinę mogą być dla nas szkodliwe, mogą prowadzić do poparzeń. Bardzo dużo gatunków, które były sprowadzane jako gatunki ogrodowe albo właśnie jako gatunki miododajne. Przykładem są chociażby rdestowce, które rosną szalenie szybko, są świetną rośliną architektoniczną w parkach, a z drugiej strony są również rośliną miododajną, zwłaszcza w drugiej części roku. Gatunkiem inwazyjnym są nawłocie, nawłoć kanadyjska i nawłoć olbrzymia, które rozprzestrzeniają się niesamowicie na nieużytkowanych łąkach. Są również ogromnym zagrożeniem dla naszej rodzimej nawłoci. Mało kto zdaje sobie sprawę, że również w naszej florze jest nawłoć, ale wygląda zupełnie inaczej. Kolczulka klapowana, to może kojarzycie pnącze, które występuje w dolinach rzecznych. Ma bardzo charakterystyczne owoce, które wyglądają jak takie okrągłe ogóreczki naszpikowane takimi kolcami. Taka wygląda jak taki właśnie ogóreczek, który świetnie rozprzestrzenia się, kiedy wpadnie do wody, ponieważ w środku jest pusty i potrafi być unoszony na duże odległości. Niecierpek gruczołowaty. To znowu też roślina z ogrodów, bardzo często stosowana ze względu na to, że ma bardzo atrakcyjne różowe kwiaty. On z ogródków uciekł i też upodobał sobie różne tereny podmokłe, zwłaszcza doliny małych cieków. Ja przyznam się szczerze, że często jest tak, że kiedy znajomi wysyłają zdjęcie z wakacji, to zazwyczaj mówią: słuchaj, tutaj coś pięknie kwitło, zobacz, co to jest. I zazwyczaj jest to właśnie niecierpek gruczołowaty, który rzeczywiście jest bardzo atrakcyjny, natomiast jest bardzo niebezpieczny chociażby z tego względu, że okazuje się, że jego nektar jest na tyle atrakcyjny dla owadów, że kiedy owady zastanawiają się, gdzie usiąść, na którym kwiecie, będą w pierwszej kolejności wybierały niecierpka, a nie będą w tym momencie korzystały z roślin rodzimych. Więc to ryzyko jest z jednej strony, że wkracza i rozprzestrzenia się w naturalnych ekosystemach, a z drugiej strony jest bardziej konkurencyjne dla gatunków rodzimych właśnie pod tym kątem, pod kątem zapylania. Myślę, że jeszcze dąb czerwony i czeremcha amerykańska to znowu gatunki, które były wprowadzane pod kątem gospodarki leśnej. Ze zwierząt myślę, że rak, szop pracz, norka amerykańska,
Szkodnik naszych kasztanowców, szlotówek kasztanowieńczyk. To myślę, że takie przykłady gatunków inwazyjnych w Polsce. Oczywiście jest ich wiele, o wiele, wiele więcej. Też pełna ich lista jest prowadzona przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie. I tam było jeszcze pytanie, tak, jak możemy sprawiać, żeby były mniej szkodliwe dla naszych organizmów. Pierwsza sprawa to jest taka, kiedy już w ogóle mówimy o gatunkach inwazyjnych, to co już było też mówione w przypadku, o czym mówiła pani Joanna, odnośnie chociażby miast, że musimy zwracać uwagę na to, co sprowadzamy, na to, co sadzimy w naszych ogrodach. Tak jak powiedziałam, o tych gatunkach były sprowadzane dlatego, że są atrakcyjne wizualnie, więc świetnie komponowały się w nasadzeniach ogrodowych. Były miododajne, więc w tym momencie były pożytkiem pszczelim. Gospodarka leśna, czyli próba wprowadzenia bardziej tutaj drzewa, które da nam większe osiągi. Kwestia, że stają się inwazyjne, to jest kwestia uciekania do naturalnego środowiska, więc starajmy się w miarę możliwości, jeżeli już zdecydujemy się na sadzenie czegoś w ogrodzie czy w mieście, aby zawczasu postarać się sprawdzić, czy ten gatunek potencjalnie nie jest inwazyjny. Takie informacje właśnie można znaleźć chociażby na stronie Instytutu Ochrony Przyrody. A te, które już mamy, które istnieją, co tu dużo mówić, są opracowywane strategie, w jaki sposób ograniczyć ich występowanie. Więc takie działania są podejmowane i na pewno będą podejmowane w przyszłości również. Mhm. Bardzo dziękuję, ponieważ dużo się pojawia tych gatunków inwazyjnych, natomiast myślę, że mało gdzieś mówi się na ten temat. Mhm. Więc dziękuję bardzo, że właśnie tutaj ta wiedza została też poszerzona. No to mamy kolejne pytanie. Jak pozbyć się szrotówka kasztanowcowiaczka? Kiedyś palono liście kasztanowca, a dziś jest zakaz palenia suchych liści. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo też znowu w materiałach odnoszących się do miast było wspomniane, że żebyśmy nie grabili wszystkich liści, żebyśmy zostawiali nigdzie pryzmy, chociażby dla jeży. Opadły liście to również miejsce takie przetrwania dla wielu bezkręgowców. Natomiast w przypadku kasztanowca białego mamy jakby zalecenie w zupełnie drugą stronę. Wszystkie liście muszą być bardzo dokładnie wygrabione po to, żeby wyeliminować szkodnika. I rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że palenie liści praktycznie wszędzie jest zabronione. Do niedawna było tak, że jeżeli jakaś gmina nie miała odpowiedniego prawa, odpowiednich ustaleń odnoszących się do segregacji śmieci, wówczas palenie było dostępne, natomiast teraz już takiej sytuacji nie ma. Wszędzie mamy segregację śmieci, wobec tego po prostu wygrabione liście powinny trafić do worka i zostać oddane chociażby do pszoka, ponieważ taki materiał trafia do gminnych kompostowni, gdzie są takie warunki, znaczy jest taka temperatura, że rzeczywiście wszystkie przetrwalniki, jajeczka, larwy i tak dalej giną. Natomiast na pewno nie byłoby dobrze, gdybyśmy te liście składowali w naszych kompostownikach, ponieważ tam warunki są trochę inne i mogłoby się okazać, że niektóre właśnie przetrwalniki dałyby radę przetrwać ten proces i nam niestety na wiosnę zagrozić z powrotem drzewom. Więc nie palimy, natomiast oddajemy do pszoka jako w segregacji śmieci. Pojawiło się bardzo podobne też pytanie. W jaki sposób można przyczynić się do zmniejszenia liczby osobników inwazyjnych gatunków roślin, na przykład nawłoć kanadyjska? Nawłoć kanadyjska jest świetnym przykładem, ponieważ ona pokazuje, że czasami wystarczy przywrócić koszenie, regularne koszenie, żeby zanikła. Natomiast jeżeli mówimy generalnie o różnych gatunkach inwazyjnych, to po prostu musimy rozpoznać ich biologię. Musimy wiedzieć, co im sprzyja, co im szkodzi, w jaki sposób możemy sobie z nimi poradzić. Nawłoć właśnie wkraczająca na łąki tutaj jest o tyle niebezpieczna, że jej zasięg zwiększył się w ostatnich latach w sposób ogromny. Natomiast jest przy tej regularności teoretycznie, potencjalnie byłaby do ograniczenia, do eliminacji.
Kiedy na przykład spojrzymy na Basz Sosnowskiego, to tu mamy sytuację trochę inną, ponieważ badania, które były prowadzone przez ostatnie lata, pokazują, że nie jest tak prosto, nie wystarczy tylko wyciąć, czy nie wystarczy ściąć kwiatostanów. Barszcz się do pewnych sytuacji przyzwyczaja, jego nasiona są bardzo trwałe i w tym momencie już taki program jest dużo bardziej skomplikowany, wymaga no, takiego rozplanowania na lata. Generalną zasadą chyba jest taka, że dobrze jest skosić, wykosić, wyciąć rośliny, zanim wytworzą one nasiona. W ten sposób przynajmniej ograniczymy dalsze rozsiewanie się. Dziękuję. Mhm. Teraz przejdziemy do świata zwierząt. Czy powinniśmy obawiać się biedronki azjatyckiej w Polsce? Mm-hmm. No, to zależy, pod jakim kątem mamy się obawiać. Mówimy o różnorodności biologicznej, więc pod tym kątem rzeczywiście jest to gatunek, który jest gatunkiem inwazyjnym. Biedronka azjatycka została sprowadzona w celu walki z mszycami, więc jakby zamysł był szlachetny. Natomiast faktem jest, że mnoży się dużo szybciej niż nasze rodzime gatunki. Potrafi również zjeść larwy naszych gatunków rodzimych. Jest większa, bardziej agresywna, bardziej ekspansywna, więc rzeczywiście tutaj ryzyko jest spore. O biedronce również często się mówi pod tym kątem, że potrafi ukąsić albo ktoś może mieć alergię na nią. No, pod naszym kątem to oczywiście dobrze jest pilnować, żeby po prostu nie dostawała się do naszych mieszkań na jesieni, patrzeć, gdzie są miejsca, w których są skupienia zimujących owadów, zamontować dobrą moskitierę, tak żeby ograniczyć kontakt, jeżeli rzeczywiście jest to ryzyko ugryzienia czy alergii skórnej. Mamy kolejne pytanie. Czy wiewiórka szara, która w innych krajach wypiera wiewiórkę rudą, może wyprzeć i w Polsce naszą wiewiórkę rudą? Mm-hmm. Tutaj też takie ryzyko jest, istnieje. Na razie mamy sytuację taką, że wiewiórka szara na szczęście występuje jedynie na Wyspach Brytyjskich, aczkolwiek na kontynencie również, Włochy, Piemont. I tak jak te wyspialskie populacje może nam w tym momencie nie grożą, to jeżeli wiewiórka szara, która jest obecnie we Włoszech, zacznie nam się rozprzestrzeniać na inne tereny europejskie z prędkością, jaką to robi, a to jest bodajże tak do 20 km rocznie, z tego co pamiętam, a to jeżeli dotrze w granice naszego kraju, to również może być bardzo konkurencyjna dla wiewiórki pospolitej. Natomiast to, co chyba na razie przynajmniej jest pocieszające, to, że wiewiórki szarej w Polsce nie mamy. Hodowla jest zakazana, więc raczej nie ma takiej możliwości. Natomiast czasami może się zdarzyć, że zauważycie wiewiórkę, która będzie wyglądała trochę inaczej niż wiewiórka ruda, czyli na przykład w zimę wiewiórki rude są bardziej właśnie szare. Możemy mieć też takie osobniki, które mają bardzo ciemne umaszczenie, wręcz wyglądają jak czarne. Jeżeli obserwujecie, jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenie, najlepiej patrzeć jest na uszy, ponieważ wiewiórka szara ma krótką sierść, więc uszka są wyraźnie zarysowane, natomiast wiewiórka pospolita będzie miała te włosy na uszkach bardziej wydłużone, będzie wyglądać, jakby miała pędzelki. Więc jeżeli by się okazało, że gdzieś w waszej okolicy zauważycie wiewiórkę, która ma kolor szary, która nie ma pędzelków na uszach i jest trochę większa niż zazwyczaj wiewiórki, które widzieliście i macie podejrzenie, że mogłaby to być wiewiórka szara, która może uciekła z jakiejś nielegalnej hodowli, kto wie, to też dobrze jest to zgłosić albo do gminy, albo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No to mamy kolejne pytanie. Czy rośliny i zwierzęta GMO, genetycznie modyfikowane, są niebezpieczne dla bioróżnorodności? To jest bardzo ciekawe pytanie i dosyć niełatwe pytanie, przyznam. Ale możemy spróbować sobie na nie odpowiedzieć na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się w trakcie tej lekcji. Mówiliśmy o różnorodności biologicznej na poziomie genetycznej, na poziomie zróżnicowania wewnątrz gatunku. Wprowadzenie do środowiska, wprowadzenie w teren
gatunków, które są modyfikowane genetycznie, to jest jak wprowadzenie kolejnego genomu, kolejnego genu. I tak jak mieliśmy ten przykład żbika, który jest gatunkiem zagrożonym, a który krzyżuje się z kotem, bo nie jesteśmy w stanie oddzielić kotów domowych tak, żeby nie stykały się ze żbikiem, podobnie będziemy mieli w przypadku organizmów modyfikowanych genetycznie. Nie ma takiej możliwości, oczywiście o ile to nie jest zamknięta hodowla czy uprawa w warunkach praktycznie laboratoryjnych, żeby ten genom nie przeniknął do populacji, do dzikich populacji roślin i zwierząt. Więc w tym momencie bardzo mocno możemy, potencjalnie możemy oddziaływać negatywnie na różnorodność genetyczną. Druga sprawa jest taka, że z jednej strony mamy sytuację taką, że wprowadzony gen potrafi sprawić, że szkodniki, które żerują na danej roślinie, będą eliminowane. Czyli jest to działanie, które z punktu widzenia rolnictwa może wydawać się bardzo pożądane, tylko musimy mieć z drugiej strony tą świadomość, że dany gen i dane białko, które jest jego produktem, znajduje się nie tylko w liściach, ale znajduje się we wszystkich częściach rośliny, czyli i w łodydze, i w korzeniu, i w tych wszystkich częściach, które zostają po zebraniu plonu i które potem trafiają w różne miejsca, ale również chociażby w pyłku i w nasionach. I nawet jeżeli możemy starać się, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się szczątek roślinnych po plonach, to w momencie, kiedy rośliny zaczynają nam pylić, to już nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ograniczyć, gdzie ten pyłek się przedostaje, a w tym momencie będzie przedostawał się na tereny okoliczne i do ekosystemów. A jaki może mieć to skutek? Z tego co pamiętam, były robione badania, jak wyglądał rozwój gatunków gąsienic motyli w momencie, kiedy spożywały liście, na których powierzchni występował właśnie pyłek roślin modyfikowanych genetycznie i wykazywano, że w tym momencie była dużo większa śmiertelność tych larw, było dużo więcej różnych zaburzeń rozwoju i tak dalej. Podobnie, jeżeli tego typu materiał znajdzie się chociażby w wodach, może również oddziaływać na całe łańcuchy pokarmowe. Czy jakby białko, które jest trucizną na polu dla szkodników, jeżeli przedostaje się z innymi częściami roślin do ekosystemów, może być, no, nie do końca jesteśmy chyba w stanie przewidzieć, jakie może mieć to skutki, jeśli chodzi o dziko występujące gatunki. I chyba jeszcze jedna sprawa, to znaczy, natura nie znosi próżni, więc tak jak mówiliśmy o różnorodności, cały czas obracamy się właśnie w kwestii różnorodności genetycznej. Jeżeli nawet żerowanie na roślinie zmodyfikowanej genetycznie powoduje, że 99,99% szkodników tego nie przeżyje, możemy się spodziewać, że prędzej czy później któryś z osobników przeżyje. Będzie miał akurat taki genom, który pozwoli mu tą sytuację przetrwać. Jeżeli ginie nam cała reszta populacji, która tych warunków nie była w stanie znieść, no to wiadomo w tym momencie, że sukces reprodukcyjny będzie po stronie tego, kto przeżył. Więc jest to kwestią czasu, a myślę, że tam, gdzie tego typu uprawy są stosowane, czy to właśnie w Azji, czy w Ameryce, już pojawiły się zarówno super szkodniki, jak i super chwasty, które po prostu są odporne na te białka, które właśnie znajdują się w roślinach modyfikowanych genetycznie, które miały być odporne. Także temat jest bardzo, bardzo szeroki i myślę, że tu świetnie byłoby w ogóle jakąś większą debatę na ten temat, ale myślę, że tyle jestem w stanie powiedzieć na szybko. Więc tak, są pewne dowody na to, że gatunki modyfikowane genetycznie mogą mieć oddziaływanie na populację dzikich gatunków, natomiast o wielu rzeczach jeszcze nie wiemy, na pewno wymagają przebadania. Ślicznie dziękuję.
No dobrze, Państwa, kolejne pytanie od naszych uczestników. Co jest ważniejsze? Ochrona bioróżnorodności czy ludzkie życie? Chodzi o wycinanie drzew rosnących bezpośrednio przy drogach, bo ekolodzy czasami nie zgadzają się na wycinkę niebezpiecznie rosnących drzew. To jest bardzo dobre pytanie, w ogóle takie pytanie egzystencjonalne. Co jest ważniejsze, ochrona bioróżnorodności czy ludzkie życie? To ja może spróbuję przykładem. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście w posiadaniu budynku. Budynek ten ma uszkodzony dach, jest pokryty gątem, są dachówki i w tym momencie coś się na tym dachu stało, obluzowane są dachówki i jest ryzyko, że mogą spaść na przechodnia, który idzie pod tym budynkiem. Mamy sytuację taką, że pod tym budynkiem jest tylko i wyłącznie jeden chodnik. Nie ma możliwości tego budynku ominąć. I jesteście właścicielem tego domu. Więc w tym momencie co możecie zrobić, żeby zabezpieczyć zdrowie i życie przechodnia? Znaczy, mi się nasuwają trzy rzeczy. Znaczy, jedna to jest taka, że można ustawić płot z ostrzeżeniem, proszę tędy nie przechodzić, lećcie sobie inaczej, ryzyko, że coś wam spadnie na głowę. Można zrobić drugą rzecz, to znaczy wymienić dach. I można zrobić trzecią rzecz, zburzyć dom. Pytanie jest, co jest najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem. Więc jeżeli mówimy o drzewach, które są zagrożeniem, o drzewach w przestrzeni miejskiej czy przy drogach, jeżeli je mamy i jeżeli są i jeżeli stają się zagrożeniem, to co możemy robić? Z jednej strony oczywiście kwestia monitoringu i cięć pielęgnacyjnych. I na pewno nie raz, nie dwa razy widzieliście, jak w okresie jesiennym czy wiosennym drzewa przy jezdniach są odpowiednio przycinane, usuwany jest tak zwany posusz, czyli gałęzie, które uschły i które mogłyby w tym momencie zagrozić czy to parkującym samochodom, czy też mogły po prostu znaleźć się na drodze. I to jest jedna sprawa, czyli można powiedzieć, że poniekąd wymieniamy dach, wymieniamy te nasze dachówki. W sytuacjach, kiedy okazuje się, że drzewo jest już w takim stanie, że regularne przecinanie, podcinanie i tak dalej nic tutaj nie daje, po prostu jest chore, na przykład ma bardzo mocno zaburzoną statykę, którą nie jesteśmy w żaden stanie poprawić, oczywiście w tym momencie jest to kwestia podjęcia decyzji, gdzie to drzewo się znajduje i jak dużym jest zagrożeniem. Jeżeli jest ono przy drodze, wiadomo, że w tym momencie będzie usunięte. Jeżeli na przykład występuje w parku, to już można się zastanawiać nad tym naszym pierwszym rozwiązaniem, czyli ogrodzenie, tak? Bo na przykład niektóre parki wprowadzają pomału takie strefy bardziej dzikie, które są wyraźnie oznaczone i wyraźnie informują użytkownika, że znajduje się w takim miejscu, gdzie na przykład właśnie suche gałęzie nie są usuwane, gdzie jest więcej martwego drewna i tak dalej, żeby spacerowicz wiedział, że wchodząc tam, wchodzi trochę na własne ryzyko i musi po prostu zwrócić większą uwagę, jak idzie, gdzie idzie, pod jakim drzewem idzie, żeby nie wchodzi tam w trakcie wiatru i tak dalej. A pytanie jest, czy ktoś z nas zdecydowałby się na zburzenie domu, dlatego że jest obluzowana dachówka. Mam nadzieję, że nie. Z drzewami przy drogach mamy taką sytuację, że rzeczywiście wiele z nich było sadzone, kiedy ruch na drogach był dużo mniejszy, ale one również nie były sadzone bez celu, bo paradoksalnie, jeżeli mamy drogę, gdzie mamy obsadzoną drzewami, to racjonalnie jadący kierowca na takiej drodze jedzie sprawniej, jest mniej zmęczony, mniej męczy mu się wzrok, zupełnie inaczej reaguje. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że mówimy, że drzewo przy drodze jest niebezpieczne dla człowieka, no to mamy tutaj pytanie, co jest rzeczywistym zagrożeniem. Czy zagrożeniem jest drzewo, które rośnie i na jezdni mimo wszystko jednak nie wchodzi, czy większym zagrożeniem jest nieostrożny kierowca jadący brawurowo. Pięknie, dziękuję. No właśnie, to my tutaj, czyli te nasze jednak zmiana tych naszych codziennych nawyków i przyzwyczajeń czasami są dla nas bardzo ważne i istotne. No dobrze, pytanie dziewiąte mamy. Czym się różni ochrona in situ od ex situ? Ochrona in situ, czyli po prostu ochrona w miejscu występowania. Chronimy siedlisko, chronimy stanowisko. Natomiast ochrona ex situ, czyli poza miejscem występowania. I to może być różnie. Może być tak, że
przesadzamy albo przenosimy część populacji danego gatunku, żeby ją lepiej ochronić, albo na przykład zbieramy właśnie nasiona, czy też namnażamy zwierzęta w hodowli. To może tak trochę przykładem, żeby spróbować. A w Polsce mamy ponad 45 gatunków storczykowatych, czyli mamy nasze rodzime storczyki. I jednym z nich jest szalenie rzadki miodokwiat krzyżowy. To jest bardzo niepozorna roślinka, nie wyglądająca tak jak storczyki, które kupujemy w kwiaciarniach. I w chwili obecnej ma ona jedyne swoje naturalne stanowisko w Dolinie Rozpudy. Dolina Rozpudy nie jest objęta ochroną rezerwatową, natomiast na szczęście są tam prowadzone cały czas programy ochronne, więc to stanowisko istnieje. Natomiast było ryzyko, że mogłoby zaniknąć. I co zrobić w tej sytuacji? Mamy jedyne stanowisko, nigdzie więcej miodokwiat nam nie występuje. Zdecydowano się na ochronę, znaczy mamy z jednej strony ochronę in situ, w sensie, że jakby to stanowisko cały czas jest monitorowane bardzo dokładnie, ale zdecydowano się również na ochronę ex situ, to znaczy część osobników została wykopana i przeniesiona do Wigielskiego Parku Narodowego, tak żeby stworzyć stanowisko zastępcze na wszelki wypadek. Więc mamy ochronę in situ i ochronę ex situ. W trakcie prezentacji wspominałam o Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem. Tam na przykład prowadzi się właśnie ochronę ex situ niektórych gatunków, to znaczy zebrane nasiona są przechowywane, ewentualnie zapewnia się im dobre warunki kiełkowania i takie rośliny wyhodowane ex situ, czyli poza naturalnym stanowiskiem, są potem ponownie wprowadzane do siedliska. Oczywiście cały czas pamiętamy to, że żeby wprowadzić z powrotem osobniki do siedliska, muszą mieć odpowiednie warunki siedliskowe, środowiskowe, czyli muszą mieć swój ekosystem, ponieważ ochrona gatunków bez ochrony ekosystemów, w których występują, no niestety może się okazać bezcelowa. Ślicznie, dziękuję. To następne pytanie. Czy w ogrodach zoologicznych są gatunki zagrożone wyginięciem? Ogrody zoologiczne realizują taką misję, że starają się właśnie uczestniczyć w ochronie ex situ zagrożonych gatunków. Wspominaliśmy o Arze Modrej, tak, i o tym, że jest 100 osobników, które żyją w niewoli i w tym momencie w niewoli są ze sobą kojarzone, tak, że pojawiały się kolejne pokolenia i żeby gatunek został zachowany, chociaż przynajmniej w hodowli. Podobnie jest z ogrodami zoologicznymi. Tutaj również są prowadzone programy wymiany osobników, ewentualnie zwiększanie populacji tych osobników zagrożonych gatunków, również zwiększanie właśnie zróżnicowania genetycznego. Pytanie kolejne. Co to są korytarze ekologiczne i jak one wyglądają? Taką generalną definicją korytarza ekologicznego jest to, że powinien być to obszar, który łączy nam podobne siedliska. Łączy w ten sposób, że możliwe jest przemieszczanie się tym terenem, czy to zwierząt, ale również roślin i grzybów, oczywiście w trochę innych procesach. Natomiast korytarze ekologiczne mogą wyglądać bardzo różnie, bo są wyznaczane w różnej skali. Mogą być wyznaczane w skali całego kontynentu, mogą być wyznaczane w skali kraju, mogą być wyznaczane w skali województwa i tak na zasadzie im schodzimy bardziej szczegółowo, tym również one zaczynają coraz to inaczej wyglądać. Inne też są korytarze ekologiczne dla różnych grup zwierząt. I tak na przykład, kiedy spojrzylibyście na południe naszego kraju, czyli na tereny Karpat, to praktycznie większość kompleksów leśnych i nie tylko, bo również kompleksów łąkowych, które są w Karpatach, są europejskim korytarzem ekologicznym, który na przykład wykorzystywany jest przez duże zwierzęta, rysie czy niedźwiedzie. W momencie, kiedy patrzymy pod kątem województwa, no to w tym momencie już patrzymy w trochę innej skali, po prostu patrzymy, czy kompleksy różnych ekosystemów naturalnych mają ze sobą połączenie. To połączenie może być poprzez torfowiska, łąki, doliny rzeczne. Im bardziej schodzimy w tej skali, możemy
patrzeć na przestrzeń w jeszcze inny sposób. Na przykład korytarzem ekologicznym dla nietoperzy będą szpalery drzew wzdłuż dróg. Kiedy patrzymy na przestrzeń gruntów ornych, korytarzami ekologicznymi dla małych ssaków czy dla bezkręgowców będą miedze, będą zakrzaczenia, małe cieki i tak dalej. Więc korytarze ekologiczne mogą wyglądać bardzo różnie, w zależności od tego, w jakiej skali na nie patrzymy i również pod kątem jakiej grupy organizmów również chcemy je wyznaczyć. No i pytanie kolejne. Czy udało się w Polsce restytuować jakiś gatunek? Na pewno sokół wędrowny, łosoś atlantycki i bóbr. To jest to, co mi przychodzi w pierwszej kolejności do głowy. Jeżeli już jesteśmy przy bobrze, to może też warto kilka słów, bo on akurat czasami ma taki niezbyt dobry PR, jako ten, który robi tamy i coś podtapia. Tutaj też warto jest, żebyśmy na bobra spojrzeli z trochę innej perspektywy. Mówiliśmy o zmianach klimatycznych, mówiliśmy o tym, że przejawiają się takimi zjawiskami jak susza, a potem nawalne, gwałtowne opady. Myślę, że jeżeli są wśród nas uczniowie i nauczyciele z południa Polski, to szczególnie wiedzą, o czym teraz mówimy. Także to, na czym powinno nam bardzo zależeć, to to, żeby chronić i odtwarzać tereny, które mogłyby retencjonować wodę, które z jednej strony by nam nadmiar wody były w stanie na tyle jakby przechwycić, żeby nie stanowiły one problemów takich właśnie gospodarczych, tak? Czyli żeby nie następowała powódź, a znowu z drugiej strony, żeby magazynowały je na ten czas, kiedy mamy długi okres bez deszczy. No i tutaj dobrze by było, żebyśmy mieli tą świadomość, że ten bóbr, który gdzieniegdzie będzie nam ścinał drzewa, co może dla nas być bardzo alarmujące, ewentualnie robiący tamy na różnych ciekach, to jest taki inżynier, który robi tą pracę za nas, robi ją za darmo, robi ją świetnie, jest świetnym specjalistą, więc jeżeli gdzieś widzimy bobrze, tamy, to absolutnie nie niszczymy ich, tylko patrzymy, co dobrego bóbr robi dla naszej wody, dla naszych zasobów wodnych. Kolejne pytanie, jesteśmy w świecie zwierząt teraz. Który gatunek jest bardziej zagrożony, ryś czy wilk? Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć dobrze i szybko na to pytanie. Z jednej strony oba te gatunki są gatunkami chronionymi. Jeśli chodzi o kategorię zagrożenia, tą właśnie IUCN-owską, to są w tej samej kategorii. I to nie jest kategoria najwyższego zagrożenia. Oba są drapieżnikami, więc mają w świecie człowieka trochę pod górkę. Jeśli chodzi o rysia, jest on dużo mniej liczebny w Polsce. To jest mniej więcej 100-120 osobników. Wilk jest dużo bardziej liczny, bo chyba około 2000. Ale znowu ryś jest samotnikiem i jeżeli potrzebuje swojego areału, to potrzebuje to dla jednego osobnika, podczas gdy areał wilków zazwyczaj jest dla całej watahy, dla całej rodziny wilczej. Oba gatunki są bardzo zagrożone. Czy chodzi o to, że jakby niebezpieczeństwem dla nich są bariery typu ruch samochodowy, autostrady, drogi szybkiego ruchu. Więc to tak Trudno mi jest w tym momencie powiedzieć. Myślę, że dobrze jest zwrócić chyba uwagę na taką jedną rzecz, która mi teraz przychodzi do głowy, to znaczy to, jak postrzegamy oba te gatunki. I wydaje mi się, że ryś ma trochę lepszy PR. Duży kot, który mieszka w starych, pięknych lasach, trochę samotniczy, tryb życia prowadzi, podczas gdy wilki kojarzą nam się dużo mniej pozytywnie. Więc również pod tym kątem chyba są bardziej zagrożone, że nasz stosunek do nich jest właśnie taki nie do końca pozytywny i chyba częściej również padają łupem kłusowników. To tak byśmy zestawili te dwa gatunki ze sobą. Przeskoczymy trochę, bo jest teraz... Przejdziemy do rolnictwa ekologicznego. Czy rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla bioróżnorodności? Z założenia tak powinno być, ponieważ rolnictwo ekologiczne to rolnictwo zrównoważone. Jeżeli rolnik decyduje się przejść na rolnictwo ekologiczne, to zazwyczaj wiąże się to
z tym, że w takim gospodarstwie nie będzie wielkoobszarowych monokultur. Uprawy są bardziej zróżnicowane. No i to chyba, z czym nam się najbardziej kojarzy rolnictwo ekologiczne, to znaczy, że nie stosuje się tutaj sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Bardziej zwraca się uwagę na takie właśnie drobne elementy krajobrazu, które są ostojami dla dzikich gatunków. Więc tak. No to pytanie kolejne. Czy istnieją rośliny i jakie to są, które są pod ochroną, a są wykorzystywane przez człowieka na przykład w medycynie czy farmacji? Tak, no absolutnie tak. Mamy dwie kategorie ochrony. Ochronę ścisłą, ochronę częściową. I patrząc na listę gatunków, które są pod ochroną częściową, to właśnie spora ich część to są gatunki, które są wykorzystywane w medycynie, właśnie w farmacji, w ziołolecznictwie i dlatego zresztą są gatunkami częściowo chronionymi. Częściowo chronione to znaczy, że jest możliwe ich pozyskiwanie z natury, ale w określonych warunkach. Myślę, że takim fajnym przykładem jest czosnek niedźwiedzi, który już nam się chyba wpisał ponownie w nasze kulinaria i trochę nie wyobrażamy sobie, żeby na wiosnę gdzieś tam nie pojawiał się chociażby na naszych bazarach. Czosnek niedźwiedzi jest właśnie przykładem gatunku, który jest chroniony częściowo. To znaczy, że na większości stanowisk jego pozyskiwanie jest nielegalne, natomiast w trzech województwach, gdzie występuje go najwięcej, czyli podkarpackie, małopolskie czy śląskie, tam pozyskiwanie go z natury jest możliwe, ale uwaga, pod warunkiem, że dostanie się na to pozwolenie. Czyli RDOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydaje zezwolenie na pozyskiwanie, wtedy jest to możliwe. Natomiast dużo lepiej jest w tym momencie sadzić go w ogródku, gdzie nie jesteśmy ograniczeni żadnym prawem. Do gatunków częściowo chronionych, które są właśnie wykorzystywane, czy to w ziołolecznictwie, czy w farmacji, należy chociażby arcydzięgiel Litfor, który był kiedyś używany, nadal jest używany do aromatyzacji chociażby wyrobów alkoholowych. Gatunki ziół, czy typu, nie wiem, bobrek trójlistkowy, wszystkie goryczuszki, centurie, których gorycz powodowała, że to były zioła stosowane na wątrobę chociażby. Kocanki piaskowe, które pod koniec lata przepięknie na żółto kwitną na takich piaszczystych terenach, zgodnie z nazwą piaskowe, które są wykorzystywane w kosmetyce i może wasze mamy używają hydrolatu kocankowego, który jest świetny dla cery dojrzałej. To jady czy napastnice, kiedyś chroniona była również konwalia majowa, teraz chyba nie jest. To znowu te rośliny, które są użytkowane po prostu do produkcji z wykorzystaniem glikozydów nasercowych, więc do produkcji leków. Ach, jest jeszcze jeden gatunek, myślę, że to jest bardzo ważne, to jest bagno zwyczajne, które jest takim krzewem, który występuje na granicy torfowisk, bardzo mocno, intensywnie pachnie. I często możemy zauważyć osoby, które sprzedają pęczki bagna na bazarkach, ponieważ jest to roślina, która przez ten bardzo intensywny zapach odstrasza mole. To też miejmy świadomość, że to jest gatunek chroniony, który nie powinien być pozyskiwany i jeżeli ktoś sprzedaje, to sprzedaje nielegalnie, nie ma opcji, żeby sprzedawał legalnie. To tak pokrótce. Myślę, że gdybyśmy spojrzeli, miały tutaj listę gatunków, to byśmy jeszcze coś wybrały. To było ostatnie pytanie. Nie mamy już więcej pytań od uczestników naszego webinaru. Pora się pożegnać. Tak. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować dzisiaj pani doktor Monice Szewczyk, że przyjęła zaproszenie na tą inną lekcję biologii i geografii. Było mi niezmiernie miło. Dziękuję za wiele cennych informacji, dzięki którym mogłam poszerzyć swoją wiedzę. Myślę, że bogatsi o nową wiedzę wyjdą i wszyscy uczniowie, i nauczyciele, którzy dołączyli dzisiaj do naszego webinaru. No i przede wszystkim zachęcamy bardzo chętnie tutaj wszystkich do tego, żeby odwiedzili stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo właśnie tam będzie dostępne nasze nagranie oraz wszystkie dalsze informacje dotyczące całej ogólnopolskiej kampanii Chroń bioróżnorodność. Ja ze swojej strony chciałam już bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za fantastyczną współpracę. Za uczestnictwo, za wszystkie bardzo fajne pytania. Mam nadzieję, że temat jest interesujący i mam nadzieję, że to wszystko, co tu było przedstawione, zachęci was również do tego, żeby ten temat troszeczkę z tym tematem szerzej się zapoznawać. Książek o przyrodzie jest bardzo dużo jest materiałów
w internecie, chociażby właśnie również kampania, o której wspomniała pani Joanna. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło, że mogłam tu z wami spędzić ten czas. No i na koniec bardzo wielkie podziękowania dla was, dla uczniów, dla nauczycieli, że byliście tutaj cały czas razem z nami. Dziękujemy za pytania i to, że wzięliście udział w naszej interaktywnej ankiecie. Do widzenia. Do widzenia.